Sobota, 26 dzień marca 2022 roku. Gospodarze Rekord Bielsko-Biała podejmą dziś drużynę Gwarka Tarnowskie Góry. Wiosna w pełni. Zwolnienie tempa tej akcji przez młodzieżowca Rekordu. Z pierwszej piłki wrzutka Żony, ale tu skutecznie interweniuje Przystalski. Jeszcze z dystansu, z 16 metra. Zablokowane uderzenie Tomasza Nowaka. Pierwsza, ciekawsza, żywa akcja. O 15.30 z kolei rozpocznie się w nieodległych od Bielska Białej Goczo. Ale oto, oj, ten błąd Michała Bodysa mógł być kosztowny. Na razie z wiatrem w plecy zespół gości, ale po drugiej stronie rusza Daniel Feruga. Zbiega do lewej strony Wróbel przy piłce Twarkowski. Szansa na uderzenie z 20 metra. Zablokowany to ten strzał jednak przez plebana. Myślę, że tutaj troszeczkę Daniel Feruga mógł bardziej zdecydowanie. I Seweryn Caputa. 18 metr. Dobre intencje. Spędził na ławce trenerskiej z Dzieszowickiego Ruchu, który zwyciężył w rozgrywkach czwartej ligi opolskiej. Odstąpił jednak od rywalizacji w trzeciej lidze. Tymczasem z dystansu Twarkowski mogło zaskoczyć to kąśliwe uderzenie. Za darmo i bez walki praktycznie. Po piłkę sięgnęli gracze z Tarnowskich Gór. Oni inicjują kolejny szybki atak. Norbert Jaszczak na lewej stronie ustawiony. Inny z graczy Gwarka. Tymczasem zdecydował się Jaszczak na uderzenie z dystansu. No i zobaczymy. Ponownie ten sam wariant rozegrania rzutu rożnego. Na bliższy słupek tu zgranie. Ogromne zamieszanie. Nie zdążył jednak Kareta z oddaniem uderzenia. Nadal Konrad Kareta. Przez moment tylko przy piłce. Jeden z ostatnich, o ile nie ostatni atak z udziałem rekordzistów w pierwszej części gry. A może jeszcze będziemy świadkami ciekawszej akcji w ofensywie zespołu Gwarka Tarnowskie Góry. Napędza tę ofensywę Norbert Jaszczak. Ponownie Norbert Jaszczak przy piłce. Niespecjalnie blokowany przez Tomasza Nowaka i oto w 46 de facto minucie pierwszy gol tego spotkania do bramki gospodarzy trafia oznaczony numerem 7 Norbert Jaszczak. Arbiter spotkania Mariusz Goliwoda przed momentem zagwizdał po raz ostatni z takim rezultatem i golem dosłownie straconym do szatni przez Bielszczan. Rozstajemy się na kilkanaście minut. Będą musieli w Bielszczanie przegrywający 0-1 zdecydowanie odmienić obraz gry w swoim wykonaniu. Ot, choćby jak przed momentem te okoliczności pogodowe będą miały korzystny wpływ na obraz gry w wykonaniu rekordzistów. Szumera. Cóż za kardynalny błąd bramkarza Rekordu. Karol Stanek w 49 minucie meczu podwyższa prowadzenie przyjezdnych na 2-0. No, żeby się rozwijać, trzeba po prostu popełniać błędy. No, tylko szkoda, że to akurat w takim momencie się dzieje i, no, i w meczu mistrzowskim. Przepychanie w polu karnym. Tu także błąd defensora. Szymon Przystalski niezbyt pewnie interweniujący po raz kolejny w tej odsłonie. Nadal rekordziści. Mucha. Pańkowski. Uderzenie głową o dobrych kilka metrów mija światło bramki. I kolejny fragment, stały fragment gry. Nowak. Spory gąszcz. Mateusz Madzia z pierwszej piłki. Ta ląduje pod nogami Pańkowskiego. Nadal Mateusz Pańkowski. Nie trafił w piłkę Marcin Wróbel. Nadal rekordziści. Nowak. Paruje piłkę. No ale czy akurat to było optymalne rozegranie? W największy gąszcz nóg w polu karnym Gwarka. Z kontrą rusza Mielczarek. Uderzenie i paruje piłkę do boku Szumera. Twarkowski. To szczególnie pilnowanego Ferugi. Zagranie w kierunku Twarkowskiego. I oto szansa. Broni doskonale Bodys. Najlepsza okazja dla rekordzistów. Nie koniec tej akcji bowiem. Bliski zaskoczenia własnego bramkarza. Jeden z graczy Gwarka. Wygrany pojedynek, ale nic nie wnoszący do obrazu gry dla rekordzistów przez Wróbla. Rusza DeLong. Mielczarek. Twarkowski niedokładnie. I oto bardzo bliski szczęścia. Z 20 numerem w zespole gości Jakub DeLong. Nowak. Twarkowski. Prostopadłe zagranie w kierunku Muchy, ale szybszy. Wybiegający z bramki Michał Bodys. A przed nami kolejne zmiany. Przygotowani już do wejścia Dawid Jarka oraz Sebastian Dworaczek. Tymczasem Korneli.
W 79 minucie meczu po rzucie rożnym piłkę do własnej bramki kieruje Jakub Szumera. Naprawdę to na wyróżnienie zasługuje każdy z graczy przyjezdnych w dzisiejszym spotkaniu. Wszyscy jak dotąd, mówię to na podstawie obrazu 85 minut tego meczu, spisują się należycie, wywiązując się ze swoich obowiązków. Mateusz Bąk i piłka od słupka ląduje w bramce w 89 minucie meczu. Czwarte trafienie dla przyjezdnych zapisuje po tym niewątpliwie efektownym uderzeniu Mateusz Bąk.